Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych, gmina miasta Bochnia, przebudowa mostu na ulicy Chodnickiej w Bochni, dofinansowanie 1 milion 775 441 zł 60 groszy. Tak tutaj nam tu tablica ta informuje, jak by się ktoś chciał wiedzieć. I patrzymy właśnie tam dalej, jak budowa przebiega. Tabliczka jest, że ulica Chodnicka zamknięta, objazd do ulicy Karosek. I tam jest taka kładka piesza. Ale 3 dni nie było, tak mi tutaj informował jeden życzliwy paneczek. Od rozpoczęcia budowy dopiero po 3 dniach. I tu jest tablica ogłoszenia informacyjna budowy. Rodzaj wykonywanych robót, roboty drogowo-mostowe, przewidywane terminy wykonania robót, rozpoczęcie 11 czerwiec 2024, zakończenie 9 czyli wrzesień 2024, i maksymalna liczba pracowników zatrudnionych w budowie 20 osób. No i to jest inwestor, burmistrz miasta Bochnia. I tak tutaj to jeszcze wygląda. No i tak pojechali tam zamiast przez kładkę. I tak wygląda właśnie ta budowa. Kibelek stoi na pierwszym miejscu, obstawiony znakami. Kopareczka stoi, odpoczywa dzisiaj. Tutaj jest przejście i dla pieszych, ale jest tabliczka, że teren budowy wstęp zbroniony, ale da się przejść, to nie wiem, czy można przechodzić. I tak to właśnie wygląda ten mostek tak zwany. Kopareczka z jednej strony jedna, z drugiej strony druga i się tu robi właśnie to wszystko. Zabetonowane fundamenty i reszta zbrojenia jeszcze wystaje wyżej. Woda obok stoi sobie i kopareczka druga tu stoi. I tak to sobie to wygląda. Musiano tutaj zrobić z prywatnego terenu kogoś, uprosić go, żeby udostępnił to przejście, no bo wcześniej nie załatwiono tego. Tak to właśnie ta kopareczka. Przecież tutaj jest zagrodzone i jest znak taki, że człowieczek na białym tle w czerwonej obwódce stoi, wisi. Tak jakby nie można przejść. Teren budowy, wstęp zbroniony, nieupoważniony wstęp zbroniony. Roboty ziemne. No ale tu przejście jest. Czyli wszystko gra. Tyle by było na razie.